Radio 90. Muzyka wybrana dla ciebie. www.radio90.pl. Mój klient, podobnie jak ja, jest przygotowany ci do zabrania głosu i też postara się wykazać, że te zgromadzone dowody, poszlaki, właściwie to trudno mówić o dowodach, ale poszlaki no, nie są na tyle mocne, żeby wiązały się w łańcuch poszlak. Przyjmuje się, że proces nie jest poszlakowy w sytuacji, kiedy sprawca czy oskarżony przyznaje się do popełnienia przestępstwa i składa obszerne wyjaśnienia. To od początku oskarżony konsekwentnie nie przyznawał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, a w trakcie składanych wyjaśnień kwestionował ustalenia poczynione w toku postępowania. Natomiast uważam, że zebrany w sprawie materiał dowodowy, te wszystkie elementy i opinia pożarnicza, i opinia BTS-u, i zeznania świadków, i opinia sądowo-psychiatryczna, te wszystkie elementy składają się na całość, która potwierdza jego winę i sprawstwo. Nie ma zbrodni bez motywów. Tylko osoba niepoczytalna, a taką przecież nie jest Dariusz, mogłaby popełnić taki czyn bez motywu, z powodu zaburzeń psychicznych, wyłączających odpowiedzialność karną. Jako motyw zbrodni, o którą oskarżony jest Dariusz, zarówno w akcie oskarżenia, jak w pierwszych słowach końcowych wystąpienia pani prokurator, a także w wystąpieniu pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, wskazano motyw zysku. Zabił dla zysku, bo spodziewał się odszkodowań, które uzyskałby od firm ubezpieczeniowych za śmierć osób najbliższych. Wysoki sądzie, z sercem pełnym miłości naprawdę wierzę w to, że moi bliscy żyją, że w to, że Pan Bóg, powołując nas do życia, powołuje nas do tego, że będziemy żyli albo wiecznie w szczęśliwości, albo w wiecznym potępieniu. I patrząc, jakie pędziliśmy życie, jak darzyliśmy się miłością, szacunkiem, jakie były rytuały, choćby kolędowe, przez cały czas śpiewania, grania kolęd przez cały tydzień i wiele innych rzeczy opartych na prawdziwym fundamencie, na prawdziwych wartościach. Jestem pewny, że dopingują nie tylko mnie, ale i Wojtka i pozostałych członków naszej rodziny, aby się wreszcie opamiętali i naprawili, co to się da naprawić. W każdym razie, Wysoki Sądzie, bardzo dziękuję za ten przewód sądowy i we własnym imieniu proszę o to, aby Wysoki Sąd pozwolił mi wrócić do mojego kochanego jedynego syna, z którym tworzymy najmniejszą z możliwych cząstkę rodziny. Radio 90. Muzyka wybrana dla ciebie. www.radio90.pl.